Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj lekko pieprzny indyk w winiaku, koniak brandy według uznania. Danie niezwykle proste, nieskomplikowane w przygotowaniu, także bardzo smaczne i mega uniwersalne, dlatego że można je podać na gorąco po upieczeniu, pokrojone w plastry jako pieczeń na obiad czy na kolację na ciepło, lub zostawić do całkowitego wystygnięcia i podawać na przykład jako wędlinę domową w plastrach na kanapki. Mam nadzieję, że tak przyrządzony indyk przypadnie Wam do gustu. Jest naprawdę bardzo smaczny, więc ja gorąco polecam. Po przepis i składniki zapraszam jak zawsze na www.skutecznie.tv, a za chwilę pokażę, jak go przyrządzam. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania zalewy. Do naczynka dodaję 3-4 łyżki koniaku, brandy, winiaku. Ja biorę brandy. I dodaję łyżkę oleju roślinnego. Dokładnie mieszam. Te składniki i tak się dobrze nie połączą, ale przynajmniej podejmuję próbę. I tak przygotowaną zalewę odstawiam teraz na bok, a sama szykuję mięso. Ja biorę mięso drobiowe, w moim przypadku jest to filet z indyka 800 gramów. Natomiast próbowałam też tę pieczeń robić ze schabem i z karkówką i też wychodziło dobrze. Chociaż czasy pieczenia w przypadku różnych mięs oczywiście wypadają nieco inaczej. W mojej dzisiejszej wersji drób jest to indyk. Mięso posypuję teraz solą oraz czarnym, najlepiej świeżo mielonym pieprzem. I na koniec polewam przygotowaną wcześniej zalewą. Mięso polewam tak bardzo powoli i delikatnie, aby nie spłukać przypraw. I teraz zostawiam je do zamarynowania. Ja pod przykryciem wstawię je do lodówki na jakieś 10 godzin. Gdzieś w połowie marynowania przewrócę je na drugą stronę i po tych 10 godzinach wrócę i pokażę, co dalej. No i po 10 godzinach wyjmuję mięso z lodówki. W międzyczasie przewróciłam je na drugą stronę. Pachnie super. I teraz mogę je piec w naczyniu żaroodpornym z pokrywką. Ja jednak chcę, żeby mięso było naprawdę bardzo soczyste, zatem upiekę je w rękawie do pieczenia. Odcinam kawałek odpowiedniej długości i wkładam mięso do środka. Obtaczam je raz jeszcze w marynacie. I szczelnie zamykam końce. Z jednej strony, a z drugiej wlewam jeszcze do środka te kilka łyżek zalewy, w której mięso się marynowało. Nie do końca, tyle tylko, żeby polać mięso i żeby na dnie zebrało się trochę sosiku. No i mięso stawiam teraz do blaszki lub do naczynia żaroodpornego. Rękaw nakłuwam od góry, dając ujście parze, która powstanie podczas pieczenia. Wystarczy w kilku miejscach nożem lub wykałaczką i wstawiam teraz do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę tak długo, aż mięso będzie gotowe. Piekę na drugiej półce od dołu, funkcja grzanie góra-dół, przez jakieś 50-60 minut. Po 50 minutach mięso wygląda tak, jest już upieczone. Wyłączam teraz grzanie i zostawiam je jeszcze na jakieś 10-15 minut już w wyłączonym piekarniku przy zamkniętych drzwiach, aby jeszcze przez chwilę doszło, soki ładnie i równomiernie rozprowadzą się w mięsie i będzie ono po prostu lepsze. Minęło 15 minut, wyjęłam mięso z piekarnika, teraz otwieram rękaw. Pachnie po prostu super. Nacinam rękaw od spodu i zlewam marynatę do słoiczka. Ona mi się jeszcze potem przyda. Ten swoisty sosik jest bardzo aromatyczny. Wykorzystam go do przygotowania jakiegoś sosu lub zupy, bo absolutnie nie chcę, żeby te smaki się zmarnowały. Mięso natomiast, w zależności od tego, z jaką myślą je szykowałam, przekładam na deskę i kroję w plastry i podaję na ciepło. I takie podane na ciepło świetnie smakuje z wszelkimi sosami, na przykład sos musztardowo-owocowy jest tutaj bardzo dobry. I pokroję teraz w plastry. Jest bardzo delikatne i soczyste, nie wiem czy to widać. Pachnie naprawdę przepięknie. I super smakuje. I gotowe. Jak wspomniałam wcześniej, podaję na ciepło lub na zimno. Tak przygotowane mięso jest niezwykle smaczne, kruche i naprawdę bardzo soczyste. I można je oczywiście podać jako danie obiadowe czy na kolację, ale ja przyznam, że przygotowuję to mięso najczęściej jako alternatywę dla domowej wędliny, czyli po prostu jako mięso na zimno, służące jako dodatek do kanapek, sałatek czy różnych nadzień z udziałem mięsa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest naprawdę bardzo proste i bardzo smaczne. Gorąco zachęcam i kończąc filmik, jak zawsze na koniec życzę smacznego.